Wieśniaki, proszą mnie o pomoc, bo ich wioska jest w ruinie. W zamian zostanę nowym burmistrzem. Moim zadaniem będzie odbudowa, ulepszenie i ekspansja wioski, by wszystko wróciło do normalności. Co tu się stało? Ja nie myślałem, że tu będą takie zniszczenia! Z tego co słyszałem, ja mam zostać burmistrzem, a nie jakimś ogniomistrzem. Halo! Już wam to gaszę, kochani! Bo jak mi wioska spłonie, to nie będzie już fajnie. Dzień dobry, a panowie to tutaj co? Wyzwanie burmistrza, zyskaj przychylność starszyzny. Kogo my tu mamy? Mamy pana Ambrożego, zapewne bibliotekarz. Pan Henryk, dzień dobry panie farmerze. Żul Wiesio! Może nie żul, może bardziej koneser tanich soczków, okej? Okay? Chyba. I mamy pana zlewkę! To dlatego, że wszyscy ciebie zlewają? Nie, to ja na wszystkich leję. Okej, okay, nie mam pytań. To jak ja się mogę wkraść w wasze łaski? Pewnie handlem, co? Ambroży potrzebuje papieru. Henryk chce patyków. Wiesio potrzebuje jagódek. Pan zlewka natomiast kości. No dobrze. Myślę, że mogę wam to jak najbardziej, chłopaki, załatwić. No to lecim na Szczecin. Co oni mają za wymagania? Nazbieram mu jagód, nazbieram mu cukru i... Czekaj, to jest przepis na soczek. Okej, okay, za butelkę soczku sprzedać całą wioskę? No nieźle. I robimy crafting. Przyda mi się jakaś siekierka. Pierwszy przyda nam się trzcina na 12 kartek z naszej listy. No i chodź tu do mięty. I robimy karteczki. Coś mi się wydaje, że tych karteczek trochę mało. I cyk! I cyk! Następną sprawą są jagódki. Przydałoby się znaleźć świerkowy lasek, nie? Dobra, jesteśmy w świerkowym lesie. To jagódek jakoś nie widzę. No i mamy jagódki. Dobrze, proszę mi tu dawać. Au! No mamy już trochę więcej niż pan Żul nas prosił. A dawaj tu jeszcze. Następną rzeczą na naszej liście są 4 kości. I wydaje mi się, że wiem, gdzie je znaleźć. Ała, chyba 4 kości to nie będzie problem. Już widzę tutaj państwa, którzy na mnie lecą. Ja tu po 4 kości przylazłem. A pan też chcesz po ryju? No i wszystko się zgadza. 4 kości są, więc... Została ostatnia rzecz na liście. A ostatnią rzeczą są patyki, więc jedno drzewko zetniemy i się patyki zrobi. Pyk. Pyk. Troszkę mi się z tymi patykami sypło. Panowie, mam chyba wszystko, co wy potrzebujecie. Panu sprzedam 12 papierów. Panu znaczną ilość patyków. Pan chciałeś jagódki, więc masz. A pan zlewka chciał kości. Dzięki panie zlewka, dzięki panie Żulu. A więc akt własności tej nieruchomości. Świeżutki, nowiutki jak Razer Siren V2X to dobre rozwiązanie dla początkującego youtubera. W zestawie znajdziemy sam mikrofon, podstawkę oraz kabel USB typu C. Mikrofon charakteryzuje się kierunkowością kardioidalną. To oznacza, że dźwięki z boków i tyłu urządzenia są minimalizowane na tyle, ile to możliwe. Najlepszy dźwięk więc uzyskamy mówiąc do niego na wprost. Co warto dodać, jest to mikrofon pojemnościowy oraz posiada opcję fizycznego wyciszenia. A to jednak rzadkość. Cały odcinek jest nagrany właśnie na tym mikrofonie. Gratulacje! Zostałeś burmistrzem tego jakże cudownego i uroczego miasteczka. Co mi się tam u góry pojawiło? Szczęście wioski! No coś humoru ta wioska to nie ma. Zadanie od starszyzny, ugaś pożar. Ja tu gazetą będę wam pożar gasił, bo ja jestem ogniomistrz. I bam! I cyk! I cyk! Coś się dzieje, słuchajcie, szczęście wioski się podnosi! Jeszcze trochę. I tutaj też wam zgaszę, bo wam się chałupa schajcuje. Halo, ten domek to nie Biedronka, drzwi się zamyka. A, tu są drzwi. I gotowe! Zgasiłem pożar! Zadanie od rolnika, idź do stodoły. No dobra, jeżeli tylko tyle mam zrobić, to lecimy do stodoły. Dzień dobry, panie rolniku, co pan dla mnie ma? Sadzonka pewnie odblokuje farmę drzew. No dobra, ziomuś, to lecimy po sadzonkę. Ogarniamy sadzoneczkę, jedną sadzonkę potrzebuję. No dawaj mnie sadzonkę! Panie farmer, lecę do pana! Tylko żebyś mi to lepiej odblokował. Czy nasza farma będzie już rosła w siłę? Na naszych oczach urosła farma drzewek! I wieśniaków się więcej pojawiło! Następnym zadaniem jest pszenica. Udamy się więc do innej wioski. A skoro jest wioska, to i musi być pszenica. Tak jak tutaj widzicie jest, więc pozbierajmy sobie. On tam chciał jedną, więc jedną mu damy. Panie farmer, bo ja tu dla pana coś mam. O! I to mi się podoba. Proszę pana, bardzo! Wszystkie farmy pięknie, bujne i tak jak się należy. Jajeczko odblokuje nam zapewne kurzą farmę. A więc lecimy trząść kurami. Cip, cip, kurczaczki. O, i mamy kurczaki. Chodź tu, będę cię trząść. O, ty, jedno się udało. Bardziej potrząsne to może kilka mi się trafi. A, no dawaj mi jajka. O, no dwa. Powinno już wystarczyć. A ja lecę do pana rolnika. Dać mu to jajko. No dobra, panie jajcarz. Proszę pana bardzo, jajeczko. No dobrze, i tak jak myślałem, są kurki. I nawet pieniążki za nie dostaję. Dobra, kurki, to wy się tutaj chowajcie. Możemy zrobić pierwszą inwestycję. A będzie to Makmienta, skupujemy! Trzeba zobaczyć, jak to wygląda! Jak widać, znak Makmientas już jest, ale gdzie jest Makmientas? Na moich oczach powstał!
powstał mak miętas. Zobaczmy, jak to się w środku prezentuje. Dzień dobry, to moja restauracyjka. Słuchajcie, kogoś tu powinienem postawić za kasą. Trzeba zwołać pierwszych klientów. Słuchajcie, powstała nowa restauracja. No to dobrze, zjedłbym konia z kopytem. Tak, można tam jeść konia? Zapraszam panów, nowa restauracja, zapraszam. Ile kasy dostaję za to, za samo wejście? Jesteśmy na dobrej drodze, za chwilę będzie 1000, a to oznacza, że będziemy mogli kupić teatr. O, dzień dobry. Nie chce pan kupić jeszcze raz? Nie wiem. No co pan? No dobra. No to zapraszam, dobre, proszę, dobre, proszę, dobre. Jeszcze raz. Tak, słuchajcie, mamy 1000 emeraldów. A to oznacza, że możemy kupić teatr. Więc troszeczkę rozrywki się przyda. Zobaczmy, jak tam nasz teatr się buduje. No i pięknie, mamy nasz teraz. A w środeczku mamy pana aktora. Pan chce skórzaną tunikę? Możemy ogarnąć? No to co? Lecimy szukać krówęcji. Przykro mi, krówki, ale lecimy szokielem. Jedna skórka, następna, następna, następna. No i mamy ile trzeba. Zanim do pana aktora, to jednak wypadałoby to skraftować, więc cyk. Panie aktor, co pan grasz, to pan masz. Sprzedane. Wow, całkiem niezły garniaczek. Sam bym taki ubrał. Co pan jeszcze chciał ode mnie? Pan chce 16 bruków. Już się robi. Wykupujemy mu te 16 bruków i zlecimy z powrotem do niego. I jest, nawet 17. Wracamy na powierzchnię. Panie aktor, mam dla pana, co pan chciałeś. Proszę pana, bardzo. Zadanie od aktora. Idź na środek wioski. Dobrze, panie aktor, idziemy na środek wioski. Co to jest za klocek? A może prezent dostałem? Guzik. I to czerwony. Tory, to silniejsze ode mnie. Co jest? Najazd zombiaków. O nie, 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 nie. Ja muszę was jakoś obronić. Potrzebuję tutaj zrobić sobie jakiś mieczyk na pewno. Gdzie jesteście, poczwary? O! Idźcie! I stąd, poczwary! Cała armia mnie goni! Dostaję za to 200 emeraldów! Ej, tak to ja się mogę z wami bić! Jeszcze was kilku zostało! I prawie ostatni, gdzieś jeszcze jeden jest. Widzę go! Widzę! Wlazłeś sobie do domku, tak? A po ryju kiedyś dostałeś? A masz! A masz! Obroniłem wioskę! Było gorąco. Okej, czyli jak w kreskówkach, nie klikamy czerwonego guzika. Mamy, słuchajcie, 10 tysięcy! A to oznacza, że możemy odblokować dzielnicę pomocną. No to co? Odblokowujemy. Dzielnica pomocna odblokowana, tak? Lecimy, słuchajcie, zobaczyć, co czeka nas w dzielnicy pomocnej. Coś pusta ta dzielnica pomocna, ale widzę, że są tu ewidentnie miejsca na jakieś nowe budynki. Coś czuję, że będę miał tu od kogoś zlecenie. Dzień dobry, Jureczku! Coś ty ode mnie chcesz? Butelkę wody. Ogarniemy ci buteleczkę z wodą. No to pyk. Robimy piecyk. Stawiamy piecyk. I przepalamy na butelki. I mamy gotowe. To robimy buteleczkę, tak? Cyk, cyk, cyk. Okej, jest butelka wody. Jureczek, twoja działalność charytatywna mnie zadziwia. Proszę cię bardzo. Buteleczka z wodą. Zobaczmy, co twoja buteleczka z wodą zadziałała. Czyżby to była straż pożarna? Na moich oczach buduje się piękna, ogromna straż pożarna. Jurajski, ty niesamowity jesteś. Potrzebuję złotą marchewkę. Myślę, że mogę to ogarnąć. Marchewkę zwiniemy z wioski obok, a złoto zejdziemy do kopalni. No to trzymaj ta się. Ja lecę po marchewkę. Zostawcie lajka, żebym mógł się czegoś napić. Jakbyście zostawili suba, to też będę wdzięczny, dzięki! Gdzieś tutaj ewidentnie powinna być marchewka i już widzę marchewkę. Mi jest potrzebna tylko jedna. Dla pewności wezmę więcej, bo nie wiem, co się może wydarzyć. Lecimy, zanim znowu zaczniemy suszyć. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w kopalni i musimy ogarnąć sobie na początek jakiś żelazny kilofik. Bo bez żelaznego kilofa, jak to się mówi, ani rusz. Trzeba sobie trochę żelaza nakopać. Przyda się crafting, przyda się piecyk. Jedna sztabka już jest, ale przydałoby się troszeczkę więcej. Trzecia sztabka. Cyk! Nie mamy żelazny. Szukamy jakiegoś złota. Patrzcie, jak się miga! Ono po prostu chce być, słuchajcie, wykopane. Wrzucamy sobie. No i proszę, sztabka złota jest. Bierzemy, kładziemy, robimy cyk, cyk. Wrzucamy marchewkę i mamy złotą marchewkę. Udało mi się marchewkę ogarnąć. Masz pan i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Patrzymy, coś ty tutaj nawywijał. Czyli to jest szpital! Będziemy wreszcie zdrowi, szczęśliwi i kochani! Panie Jureczku, pan jest złoty człowiek! Potrzebujesz pan sztabkę żelaza. I tak się składa, że sztabkę żelaza szybko sobie ogarniemy. O, piecyk! Wrzucimy sobie tutaj do przepalenia coś. I mamy sztabkę! No to co? Sprzedajemy! I co pan nam ostatnio odblokował na dzielnicy pomocnej? Tak jak myślałem, ostatnim budynkiem w dzielnicy pomocnej jest
policja. Panie Jureczku, panie Jureczku, panie złoty człowiek, cudowna dzielnica. A ile emeraldów mi wzięło i dodało? A o mieszkańcach to już nawet nie wspomnę. Wow, ej, słuchajcie, co się dzieje? Szczęście spada. Teatr chyba sobie nie daje w takim razie rady. Chyba przyszedł czas w takim razie. Kupujemy kino. Wydałem 2000 na kino. Mamy tutaj teatr, to kino powinno być gdzieś tutaj. No i jest! Piękne, cudowne kino. Zobaczmy sobie, słuchajcie, jak wygląda środeczek. No proszę, proszę, i stoliczki są tutaj. I tu jakiś popcorn się praży. Szczęście wioski rośnie! I nie tylko. Wow, co wy tu panowie oglądacie? Mnie? No to panowie i panie, miłego oglądania życzę. Wow, całkiem opłacalny biznes to kino. Zobaczcie, jak mi emeraldy lecą. 100 tysięcy emeraldów. A więc co? Stać nas na dzielnicę kopalną. Dzielnica kopalna została odblokowana. No dobrze, możemy w takim razie chyba wejść do kopalni. Górnik Węgielek. Co pan dla mnie ma? Jeden bruk. Proszę pana bardzo. Chłopie, spodaj na podwórku. Mam iść zobaczyć na dwór? Okej. Skoro pan tak mówi. O rany! No teraz to jest pełnoprawne miasto. Pełnoprawnymi drogami. Patrzcie, nawet dziur nie ma. Halo, to do Polski niepodobne. Jak ładnie, jak od razu się cywilizowanie zrobiło. Pan chce sztabkę żelaza. Widzę żelazo. Więc się zaraz zrobi tutaj nowy piecyk. A teraz wrzucamy sobie węgielek, wrzucamy sobie żelazo i mamy sztabkę. Panie węgielku, oto pana sztabeczka. Ale żeś mnie pan zaenchantował tego kilofa. Co pan jeszcze tam potrzebujesz? Potrzebujesz diamenta. To ja się muszę wybrać gdzieś dalej. Jestem gdzieś centralnie pod naszą wioską i mamy diamenta, słuchajcie. Wykopujemy w takim razie. O, nawet 4 mamy. To zostawię sobie to może na jakiś wieczek. Proszę pana, pan jesteś świetny. Ten kilof się sprawdza idealnie. Mam dla pana diamencika. No to co? Ulepszamy. Skarbiec miasta odblokowano. To dziękuję wtedy, panie górniku węgielku. Ja lecę, bo muszę zobaczyć cały ten skarbiec. Mieszkańcy miasta szczęśliwi. A ja odblokowałem nowy skarbiec. Muszę zobaczyć, słuchajcie, co tu jest. Ale tu jest hajsu. Weźmy sobie tutaj stąd parę rzeczy. I może coś jeszcze ze złota? Mam pewien plan. Oficjalnie kupujemy fabrykę. Odblokowała się fabryka. Jakie piękne koło zębate, symbolizujące tą szybko działającą maszynę. Pięknie się buduje. Ale ja kawałek po kawałeczku. Jeszcze kawałek kominów. Oto ona. Całej swojej okazałości. Patrzcie, nawet dymki się już dymią. Ta fabryka pozwala nam, słuchajcie, na klonowanie bloków. Nie tylko, itemów też. Patrzcie teraz na to. Ta-da! Zobaczcie to. Z diamentami chyba też tak idzie. O panie, nie dość, że mi ekonomia skoczyła, to jeszcze ile ja mam mieszkańców w moim mieście. Dobrze, fabryczko, pracuj. Tam się diamenty robią, słuchajcie, kasa leci coraz szybciej. To oznacza, że za chwilę możemy kupić tą wieżę magii i nauki. Ludzie, mamy ponad 700 tysięcy. No to co, kupujemy wieżę magii i nauki. Chyba szybko się odkujemy. Wydałem właśnie prawie 500 000. A więc jest odblokowana wieża magii i nauki. Słuchajcie, zobaczcie, jaki nam się tu szlaczek zrobił. Oj, coś czuję, że zaraz dostanę zadyszki. Za taką dyszkę to ja bym sobie kupił na przykład jakieś lody czy krupeczki. Ja tam wybrednie nie jestem. Idziemy dalej. Za daleko. Jeszcze drabina. O, jest pan alchemik. Co pan dla mnie ma? Okej, obsydian pan chce. No to lecimy po obsydian. Nie dość, że mam 500 000 na koncie, to wreszcie znalazłem obsydian. Trzeba wykopać mu jednego i się stąd zawijamy. Chodź tu, chorobo! No, mamy jeden, ja się nadwyrężać nie będę, jeden wystarczy. Z jakiej racji mam przez okno wyjrzeć? O, panie! Ten portal jest ogromny i coś mi się zdaje, że przyda się do następnej misji. Panie i panowie, lecimy do Netheru. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Nie, zostaw mnie! Au! Palę się, palę się! Chodź tu, ty gnido! O, i mamy 2 płomienne różdżki, spadamy stąd, zanim coś tutaj się pojawi. Okej, słuchajcie, lecimy na wieżę. Ło! Enderman! O! No, mamy perełkę. Mamy 2 rzeczy, które potrzebuje nasz alchemik. Proszę państwa, zaraz nie dość, że mam 1 000 000 na koncie, to poodblokowuję inne rzeczy. Mój drogi panie, ulepszonko! Wieża magii i nauki, ulepszono. No dobrze, proszę pana, ostatnia sprawa, co mi to da? Portal do kresu odblokowano. A więc, słuchajcie, jedyne, co nam zostaje. Ostateczne ulepszenie naszego miasta. Będzie kosztowało nas 1 000 000. Jest to ochrona smoka. Kupujemy! Mamy ochronę smoka, a to tylko oznacza, że nasza przygoda dobiegła końca.
mojej opinii Siren spisuje się całkiem przyzwoicie jak na urządzenie USB. Oczywiście mikrofony współpracujące z mikserem oferują większe możliwości. Jednak audio, jak słyszycie, jest czyste, bez niczego wyłapuje wysokie, jak i niskie tony. A to na początek zabawy w YouTube'a jest wręcz konieczne. Przecież nie chcesz mieć komentarzy, że nagrywasz ziemniakiem. Więc jeśli szukałeś dobrego mikrofonu w przystępnej cenie, Razer Siren V2X jest wyborem, który mogę polecić bez wahania.